Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli, aby się poświęcili te pokarmy na stół wielkanocny. Zachęcamy, aby po jej poświęceniu koszyczków udać się na dół do sali kolumnowej. Tam jest grób państw, wystawiony Najświętszy Sakrament. Na taką chwilę modlitwy, adoracji Pana Jezusa na Najświętszym Sakramencie. I to Boże błogosławieństwo towarzyszyło naszym rodzinom i każdemu z nas każdego dnia, i byśmy wzrastali w łasce Bożej. Módlmy się. Jezu Chryste, Cię wybierz, że wystąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, to błogosław. Ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Baranku Boże, który pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechu, błogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Jest nasze życie i zmartwychwstanie. Błogosław te jajka. Znak nowego życia, aby dzieląc się w nim w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do swojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz, królujesz na wieki wieków. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych w imieniu wspólnoty salesian posługujących w tej parafii życzę zdrowia Bożego błogosławieństwa wszelkich was Bożych. Zapraszam Ciebie na liturgię Wielkiej Soboty o godzinie 18:00, jutro rezurekcja o 6:00 rano. Młodzi pewnie staną, skoro świt chętny, zapraszam się do udziału w tej uroczystości. Niech Chrystus zmartwychwstały was prowadzi, daje zdrowie i siły. Szczęść Boże. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty, w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drodzy, w imieniu całej naszej wspólnoty salezjańskiej życzymy wam spokojnych świąt, psychicznego, fizycznego, budowania dla nas, dla chrześcijan, najważniejsze świąt, budowania wspólnie z Panem Jezusem, w radościach razem też z Nim świętować. Również zapraszamy was na godzinę 18:00 do naszego kościoła na uroczystą mszę świętą. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo z Panem Wami. Niech was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.